zakończono etap czynności polegających na przesłuchaniu matki dziecka, Daria B. usłyszała zarzut. Zarzut naruszenia artykułu 160 paragrafu 2 kodeksu karnego polegający na tym, że nie dopełniła swoich rodzicielskich, matczynych obowiązków i pozostawiła dziecko pod opieką, pomimo że miała możliwość przewidywać, że wytworzy się stan zagrażający życiu lub zdrowiu dziecka. Z czego pojawia się ten zarzut? W momencie, kiedy pani Daria B. opuszczała mieszkanie, był tam obecny jej konkubin, którego odwiedził jego znajomy. Ten znajomy przyniósł alkohol i konkubin wraz ze znajomym zaczęli ten alkohol spożywać. W tym czasie pani Daria B. zdecydowała się, że ze starszym dzieckiem opuści mieszkanie. Nie było jej kilkadziesiąt minut w tym mieszkaniu. Kiedy natomiast do mieszkania z powrotem dotarła, okazało się, że ma już informację, że dziecko nie oddycha i należy pilnie wzywać pogotowie. To ona zdecydowała o tym, żeby wezwać pogotowie i ona wezwała ratowników medycznych. W sytuacji, jaka zaistniała, usłyszała właśnie ten zarzut, składała wyjaśnienia, powiedziała, że no przyznaje się do tego, że rzeczywiście to mieszkanie opuściła, ale jednocześnie zaprzeczyła, aby ona osobiście uczyniła cokolwiek, co mogło doprowadzić do tak tragicznego stanu zdrowia dziecka. Zapewniła, że dziecko w momencie, kiedy ona opuszczała mieszkanie, było przewinięte, nakarmione, nie było w żadnym niebezpieczeństwie. Pani Daria B. ma jeszcze starszą córkę, 5-letnią. Tak, pani Daria B. ma starsze 5-letnie dziecko. To zresztą zdecydowało o decyzjach prokuratury. Z uwagi na to, że złożyła wyjaśnienia, z uwagi na to, że pod jej pieczą pozostaje inne starsze dziecko, zdecydowano się odstąpić od kierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie. Wobec pani podejrzanej Darii B. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu zbliżania się do swojego konkubenta, który w sprawie tej nadal jest przesłuchiwany.